Zbadan i sterowanie drugim obiegiem na obcej automatyce. Zapraszam, Novato. Obiecałem przy ostatnim filmie, że zrobię taką właśnie instalację. No i zdarzyło się, że jest zapotrzebowanie. Zapraszam. Zaczynamy od zmiany położenia SW3.1 Deep Switcha. Czyli zmieniamy logikę pracy. Tak, żeby podłączamy sterownik z wyjściem bezpotencjałowym do styku IN6, tak jak tutaj widać. Podłączamy, to akurat jest T-Box, znany Państwu. Podłączamy pod zasilanie, parujemy. Tutaj mam jednostkę zewnętrzną, każdą inną ze stykiem beznapięciowym oczywiście można tak podłączyć. Załączamy napięcie. I zaraz będziemy konfigurować. Ładuje się soft po zmianie deep switcha. Po wyłączeniu napięcia zawsze tak się dzieje. Nawet jeżeli nie widzicie Państwo tego, to tak się dzieje, kiedy na przykład zabraknie fazy którejś. Trochę to trwa. Wchodzimy w menu serwisowe. Przechodzimy do wyjścia termostatu i ono powinno być załączone. I ustawiamy tutaj, której strefy dotyczy. Dotyczy strefy drugiej, zatwierdzamy i sprawę mamy załatwioną. Wychodzimy z systemu. I jaka teraz będzie logika tej pompy? Już ona się teraz uruchamia, włączyła. W tej pompie pierwsza strefa jest sterowana przez autoadaptację, czyli przez sterownik Mitsubishi par WT i WR. Natomiast druga strefa sterowana jest przez krzywą grzewczą. Tak ona jest nastawiona. I teraz spróbujemy zrobić tak, żeby ta krzywa grzewcza po osiągnięciu temperatura w pomieszczeniach, gdzie jest podłogówka, bo to jest na podłogówce na mieszaczu, żeby sterownik czytał temperaturę i wyłączał tą podłogówkę lub załączał. Nie jest to najciekawsze rozwiązanie, ale czasami takie jest najfajniejsze. Ruszyła pompa obiegowa w hydroboksie. Ruszyła pompa obiegowa w strefie pierwszej, czyli na grzejnikach. I teraz proszę zobaczyć, zmieniamy. Mamy 19,2 w tym pomieszczeniu. Musimy zmienić temperaturę na wyższą. Zróbmy 22, zatwierdźmy. T-Box wysłał informację i załączyła się pompa obiegowa podłogówki oraz zaczyna, ponieważ ona działa na zasadzie dopasowania temperatury zewnętrznej, czyli krzywej grzewczej, to zaraz będzie zmieniała też to mieszanie, będzie poruszała zaworem mieszającym, aby dostosować temperaturę czynnika na podłogę do tego, co jest obliczone z krzywej grzewczej. O, już się rusza. Delikatnie zawór. Ponieważ on ma swoje okresy, więc to nie jest tak, że to występuje od razu, lawinowo, nie otworzy się do końca, tylko będzie
otworzy się trochę, bada temperaturę, jeżeli jest nieosiągnięta, otworzy się z powrotem. Czyli mamy temperaturę zadaną na sterowniku 22. Sterownik wysłał żądanie do jednostki hydro, aby zaczęła grzać podłogę. Podłoga się coraz bardziej otwiera. Ale co jest istotne, to nie jest taki układ, w którym reaguje, na którym sterujemy pompką obiegową, tak jakbyśmy podłączyli to w tej chwili bezpośrednio do pompki obiegowej, tylko tutaj bierze udział logika zubadana. I proszę zobaczyć, co się stanie, kiedy zmienię temperaturę na niższą, czyli zasymuluję, że osiągnęliśmy już temperaturę zadaną. Sterownik, pompka się nie wyłączyła, ale zamyka się zawór mieszający. Czyli pompa woda w podłogówce krąży, bo tak powinno być, natomiast zostaje przymknięty dopływ ciepłej wody. I jeszcze raz zmieniamy, zwiększamy temperaturę zadaną. I nasza podłoga się otwiera. Mam nadzieję, że pomogłem Państwu, szczególnie Panom instalatorom. Sam wiem, że korzystam z takich podpowiedzi przez praktyków. Jeżeli ktoś już coś zrobił, to po co odkrywać na po raz drugi Amerykę. A Państwa klientów i instalatorów zapraszam na stronę Novatobiz. Tam mamy w ofercie pompy ciepła Toshiba Estia, splity. Jest też, oczywiście tutaj jest cena, widać cenę detaliczną po zalogowaniu, po otrzymaniu uprawnień. Jeżeli posiadacie Państwo F-gazy i firmę, to macie zniżki. I na tej stronie są też, można kupować z opóźnionym terminem płatności, jeżeli jesteście firmą. Zapraszam. Mamy tam też inne produkty, zbiorniki buforowe, zbiorniki CWU, separatory, stojaki do pomp.